Cześć moi drodzy państwo, ja jestem Moski, to jest takie trochę nieoficjalne nagranie FTL-a. Po 3 latach znowu to odpaliłem, po tym jak ostatnio ponubiłem ociupineczkę w Sky Shines Bedlam, czyli bardzo podobne gry. I tak pomyślałem, kurde, już od dłuższego czasu zbieram się na to, żeby znowu odpalić FTL-a i teraz właśnie wzięło mnie to, żeby odpalić FTL-a. I tak w ogóle jest też tutaj czata widać. Mam nadzieję, że widać go w miarę dobrze, a jak nie, no to trudno. Znaczy ogólnie tak na razie testowo go daję. Nie wiem, czy będę go częściej dawał, czy nie, ale... Ale jest. Ale tymczasowo jest. Dobra. Nowa gra. Trochę nie pamiętam, jak w to się grało, ale podejrzewam, że z FTL-em jest podobnie jak z jazdą... Jak z jazdą na rowerze. Tego się nie zapomina. No chyba, że połamie się kręgosłup. Wtedy nie zapomina się, ale niekoniecznie jest możliwość, ale... Szczegół. No. W sumie tym moim połamanym kręgosłupem to jest Bedlam, ale... bo się wyda. Bo się wyda. Dobra. Wiecie co? Standardowo chyba weźmiemy Kestrelka. Co dobry Kestrelek, to dobry Kestrelek. Jeszcze nie wiem, jak go nazwiemy. Czekam na propozycje czatów. Ja tymczasem tutaj stworzę nasze postaci. Czyli... Państwo, no właśnie, ty będziesz się nazywała Husarka. Cześć Husarka. Husarz ładnie odnowił sobie, jak to się nazywa, subskrypcję, więc jest znowu jest w kręgu osób kochanych. Skyrefka. O, Skyrefka. No i pozostaje nam jeszcze jeden sub, świeży sub, Napert. Napert, będziesz miał niezłe życie. Dwie słupki i ty jeden słup. Całkiem dobre życie, zapowiadam ci. Ja troszeczkę ich może jakoś zmienił jakoś ich wygląd. O, Skyrefka będzie czarna. To brzmi jak dobry plan. No tu w sumie chyba zbyt wiele nie możemy... Aha, bo są różne loadouty. Ale to by trzeba było najpierw ukończyć... No właśnie, to nie mam tych moich zapisanych, że tak to imę. A właśnie. Nie mam tych moich zapisanych gier. No, dobra. Mamy też wybór Advanced Edition Content, albo włączyć, albo nie wyłączyć. A dajmy, bo ogólnie to jest ten cała edycja rozszerzona, edycja zaawansowana, która została dodana jakiś czas temu już. Statek miłości, tak. Statek miłości. Niestety nie ma polskiej czcionki, ale statek miłości, tak. I dobra, na normalnym poziomie trudności... Pewnie to się źle skończy, ale... No, więc tak, jakby ktoś nigdy nie widział FTL-a w akcji, to gra polega więcej na tym, że uciekamy przed flotą rebeliantów, od której wykraliśmy jakieś bardzo ważne informacje i musimy dotrzeć do naszej floty Federacji. I przemierzamy kosmos, aby wrócić do naszej bezpiecznej floty i pokonać potem złego rebelianckiego bossa. Jak ktoś tam pisze, że słabo widać bez jakiegoś tła, no niestety. Dobra, możemy w sumie jakoś przenieść ten czat. W sumie, Boże, chyba nie to kliknąłem w ogóle. Bez jakiegoś tła słabo widać. No to damy na przykład w tym miejscu. O! Tylko tu będzie w sumie potem walka trwała, to w sumie jest to złe miejsce. W sumie nigdzie nie ma dobrego miejsca, widzę niestety. Dobra, tymczasowo niech będzie w sumie tutaj. Niech będzie tymczasowo w sumie tutaj. Tu chyba nic się w grze nie oświetla. Dobra. Kontynuujmy. No i dobra, to jest nasz statek miłości. Mam oczywiście ograniczoną moc, którą możemy przydzielać tylko do konkretnej jakichś rzeczy. Przydzielimy na razie moc do silnika, a co nam w sumie szkodzi. Potem możemy w sumie odjąć moc od leczenia, bo teraz to nam nie będzie w tym momencie potrzebne. Zatem tak, Skyrefka właśnie, bo tu są różni ludzie od różnej roboty, ale oni na razie są na zerowym poziomie, więc... Nic tu się w sumie dzieje. Czyli tak, mamy Skyrefka jest przypisana do silników. Napert będzie panem działonowym, a Husarka będzie pilotką. W sumie już mi to całkiem ok. No i w sumie do tarczy trzeba by kogoś przydzielić. W sumie może bardziej do tarczy dajmy na przykład Skyrefkę. To brzmi całkiem sensownie. A co by tu mamy? Chwila, bo tu można w ogóle zapisywać pozycję załogi.
ciekawe. I teraz jak to Ej, dobre, całkiem przydatna sprawa. Całkiem przydatna sprawa, nie powiem. Całkiem przydatna. Dobra, mamy też podsystemy, których tutaj raczej niespecjalnie możemy kombinować. W sumie mamy nasz statek, z którym też tutaj na razie niezbytnio nie możemy robić. Mamy dwie bronie, Artemis i Burst Laser. Artemis to są rakiety. No dobra. Everest, proszę cię, nie spamuj mi z tam wiadomościami prywatnymi, jak nie ma sensu. Dobra, więc stąd zaczynamy. Pamiętam, że w mgławicach było niebezpiecznie, więc polećmy nie przez mgławicę może. Omijmy na początek może w mgławicę. To może nie być do końca dobry pomysł. Aha, dobra. Od razu witamy się z wrogiem. Rebelianckim ścierwem, że tak to ujmę, czy jakimś innym, jakąś inną sztuczną inteligencją. Okej. Okay. Jakoś trzeba by nie dać radę. Dobra. Teraz tak, przekierujmy moc do broni. Okej. Okay. Nacelujmy może... Co byłoby dobrze nacelować? W sumie tarczy byłoby dobrze nacelować. A rakietami nacelujmy bronię. Dobra. Zobaczmy, jak to się skończy. Długo nas to jest, o właśnie, ostrzeliwać. Na szczęście mamy Skyrefkę, która aktualnie jest na tarczach, więc mam nadzieję, że to się dobrze, że to się źle nie skończy. Mam taką szczerą nadzieję. Oj, 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 strzelają! Strzelają, już na dzień dobry strzelają, to grubo strzelają. Skyrefka trochę płonie. Mam nadzieję, że to uda się ugasić jej ten pożar, bo jak nie, to będzie przykra sprawa. Jezus Maria, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jezus Maria. Dobra, strzelać, nie gadać, kuźwa. Dobra, Skyrefka, uciekaj. W ogóle wszystko nam płonie, Boże, nie. Pierwsza walka już będzie wesoło, widzę. Dobra, Skyrefka, ulecz się. Otwórzmy może tu drzwi. Niech to po prostu ten ogień wyleci sobie. I powinno być dobrze. Czemu nikt nie celuje, kuźwa? Celuje, celuje. Czemu nikt nie strzela? Dobra. W sumie nic strasznego się aż tak nie stało, ale... To zbyt dobrze, tak to będzie krótki gameplay. No nic złego na szczęście się nie stało. Dobra, na szczęście wszyscy przeżyli. Dobra, bo... Aha, bo dobra, bo nam... A, generowanie tlenu nam rozdupcyli. Dobra, widzę w czym problem. Aha, bo tu w ogóle jakieś rozbłyski. Kuźwa, co tu się dzieje? Dobra, skaczemy stąd. Nasze sensory odkryły jakiś statek ucieczkowy, statek imigrantów. Dobra, zobaczmy, wywołajmy ich. Chcą się wymienić rakiety na... Co to było to? Może pamiętam, co to było to. To uchodźcy, nie imigranci. Nie, nie chcę się wymienić. Dobra, napraw kurczę ten tlen, bo inaczej zaraz wszyscy tak czy siak umrą w sumie. A to części do dronów. A, no właśnie, części do dronów. My tych części do dronów aktualnie zbytnio nie potrzebujemy. Trzeba oficjalnie przyznać. Że specjalnie nam to jest potrzebne aktualnie. Dobrze byłoby naprawić w końcu osłonę, bo to trochę słabo aktualnie wygląda. Ja zawsze pamiętam, że zawsze chciałbym ogólnie. Zawsze dobrze jest. Zawsze dobrze jest posiadać dobrą tarczę. Dobra tarcza to w tej grze, z tego co złożyłem nie raz, nie dwa, to jest podstawa. Dobra, nic tu nie było. Tu jest sklepik. Może zanim do sklepiku polecimy, to oblećmy jeszcze kilka punkcików. O Boże, możemy zapłacić im podatek, że tak to ujmę, albo ich zabić. Zabić. Dobra, rakieta w ich uzbrojenie. Laser. Ich osłonę. Właśnie, bo to był ten cały tryb taki, że oni ciągle nawalają, póki... Naszym głównym problemem było to, że... Zaraz.
Bo gdzieś się ustawiało takie coś, że ciągły ogień był. I teraz nie pamiętam, gdzie to się ustalało. Gdzieś to się ustalało, że był ciągły ogień, bo dlatego nie strzeliśmy, bo nie było ciągłego ognia. I teraz, gdzie ten ciągły ogień był? Out of fire. A Boże, tu jest Jezus Maria, taki wielki, jebitny napis Out of fire. Jezus Maria. Pozostawię to bez komentarzy. Bez komentarzy. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nic się teraz złego nie stanie. Wierzę w to, że będzie dobrze. Dobra, poszło w sumie nie najgorzej. Rozwalili nam lasery, niestety. No to niedobrze. Ale póki co nie jest źle. Dobra, dawaj, nawalaj, 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 nawalaj. Dobra, bardzo ładnie oberwali w tarczę, czyli są aktualnie praktycznie bezbronni. Teraz tylko rozdupczyć im. Proszę, nie zabijajcie nas, damy wam wszystko, co mamy. Rakieta Pegasus. Nope. Nie ma. Nara! O, dobra. Jeszcze w sumie jeden ostrzał i po nich. Tak, jak to, że tak to ogólnie widać, że w Dawnów to nie grałem, bo nawet takiego prostego i bitnego napisu nie widzę. A, w sumie teraz całkiem innego, że troszeczkę oberwaliśmy, ale w sumie, prawdę mówiąc, to nic strasznego, według mnie. W ogóle właśnie, bo tu można upgrade'ować te całe systemy, teraz sobie przypomniałem. Jak damy... Będziemy mieć 50, to będziemy upgrade'ować sobie do dwóch energii tutaj po lewej stronie. I to brzmi jak całkiem... Tak, zmienił okulary. To brzmi jak całkiem dobry plan. Już teraz sobie w to zainwestuję. Okej, okay. I jeszcze kolejny skok. O, tu w ogóle kolejny sklepik, co ciekawe. Aha, kolejny atak. Dobra. Więc tak. Ty, dobra, tutaj rakiet. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Rakiety, silniki, uzbrojenie. Dobra, ewidentnie trzeba rakiety i uzbrojenie. Ciekawe, czy to się szybciej naładuje od nas, czy też nie. Dobre bardzo pytanie. Oj, 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 oj. Nie, rakieta spływała! Nie! Kuźwa, niedobrze. Tu jest tą słabo, to widzę. Au. Straf, traf! Nie, kuźwa! Laper, ty ze Zolcu! Kuźwa, ty ze Zolcu! Ja pitole, co za zez. Za kuźwa zez. Panie, co za zez. Ja pitole. No ładuj, ładuj, ładuj! Nawalaj! Dobra. Uzbrojenie im zniszczyliśmy. W sumie już... No właśnie spierdzielił. Oooo! Shit. Dobra, tu już nie polecimy, lecimy do sklepiku. Jak to jakieś wezwanie o pomoc, czy coś? A! Handle, handel, handel, handel. Dobra, wszystkiego nie naprawimy niestety. I w sumie na nic nas specjalnie tutaj w tym momencie nie stać. Co po prostu naprawmy statek. Czy możemy coś sprzedać? No tak niezbyt. Dobra, statek naprawiony, tyle dobrego. Dobra, jakieś wezwanie o pomoc. Najpierw polecmy gdzieś obok. Im więcej zdążymy zrobić tych punkcików, tym lepiej dla nas. Wymiana tego na to. Nie, to brzmi jak słaby pomysł, szczególnie, że nie mamy dron. A, to jest właśnie, to jest paliwo. Właśnie, właśnie, to było paliwo. Nie mogę sobie przypomnieć, co to było. Czy był mój SMS? No, ja nic nie widziałem, żadnego SMS-a. Nic mi nie wiadomo o twoim żadnym SMS-ie, Evers. Witajcie, podróżnicy. Czy chcemy coś, czy chcemy się nająć na coś? No dobra, dawaj. Kosmiczny dok został zaatakowany przez rebeliantów. Ale ten dok jest technicznie rzecz ujmując, no nielegalny. Ale bardzo ważny na handel. Dobra. Zobaczymy wam paliwem i metalem. No dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj? Tutaj, 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 tutaj. Nie wiadomo, gdzie on jest.
Kolejny statek imigrantów. Temat bardzo na topie. Zobacz, że chyba stracił paliwo, bla bla bla. Przygotujmy się do abordażu i badań. Aha. Boże, zaatakowali nas. Nie! O kuźwa, dobra. Zaraz. Boże, nie mogę drzwi potwierdzić. O nie, kuźwa. Już tą słabo to widzę. Ja bym tam najchętniej w ogóle powietrze wyssał. Prawdę mówiąc. Boże, nie, drzwi, nie. Dobra. W ogóle ja bym tutaj wszystkie drzwi otwierał. Troszeczkę przewietrzę. Troszeczkę ich przewietrzę. Troszeczkę się przewietrzają aktualnie. Kurwa, słabo to widzę. Słabo to kuźwa widzę. Słabo to kuźwa widzę. Dobre tyle, że nie mają mało życia, nie? Dobra, tak. Czyli teraz tak, zamknąć wszystkie grodzia. Tutaj napert trochę obrywa. Napert, uciekaj. Tylko trochę powietrza nie mamy. Słabo to widzę. Dobra. O, dobra, naprawia nam się. Okej. Dobra, tu będziemy raczej bezpieczni względnie. Na szczęście punkt medyczny naprawiony i oni tutaj akurat tego potyczku w punktu medycznym niespecjalnie przeżyją. Uuu, Boże Bożenko. Za jakie grzechy. Ty idziesz na tarczę, a ty będziesz szedł potem do silnika, dobra. On tutaj widzę, awansował, jeśli chodzi o naprawę. Okej. Dobra, zyskujemy kontrolę nad statkiem. Komar potrafi, tak, Boże. Już tam... Jezu, co te gimby na czacie, Jesus. Boże, Bożenko. No dobra, względnie to możemy już powoli szykować się do lotu, wydaje mi się. Jak na mój gust. Szkoda tylko, że trochę oberwaliśmy i w sumie znowu biedni jesteśmy i w sumie lipa. Będąc szczerym. Napad był od broni, nie? Tak, napad był, dobra. Czyli teraz tak, w sumie możemy... Teraz tak, jeżeli tu polecimy, to oni nas już dosięgną, nie? Czy nie zdążymy tak i tak polecieć. Dobra, lecimy do wyjścia. Do kolejnego sektora. No to skaczemy. Jakiś handel. Mogą polepszyć nasz reaktor. No dobra. Reaktor upgrade o 1. O, super. W sumie dobry deal, wydaje mi się. Całkiem dobry deal. Wydaje mi się. No dobra. Kolejny sektor. Teraz tak, możemy lecieć... W sumie... Tu w sumie nie ma dobrego wyboru. Powiem szczerze. Lecimy na południe. Pozdrawiam frajerów z YouTube'y. Ale wy mili jesteście! Ale wy mili jesteście dla YouTube'owiczów. YouTube. Dobra, przedzieramy się przez... przez... Boże, słowa teraz zapomniałem. Przez nebula. Nie otchłań. Boże, takie coś kolorowego, fajnego, gazowego. Boże, słowa... Słowa mi uciekają. Mgławice, właśnie, mgławice. Właśnie, mgławice albo mgławica była do wyboru, bez kitu, nie?
Meskitu. Dobra, lecimy dalej naszym kestrelkiem. O, jakiś quest. A, to tu był ten quest, co nam zlecili. Lecimy. Zaangażujmy się w atak na rebeliantów i ratujmy kosmiczny dok. Dobra, czyli teraz tak. Pyk. Może tak, pyk i pyk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ten atak wyjdzie. Zaraz, czy tu dam? Boże, nie, znowu nas zaatakowali dziady. Znowu nas dziady zaatakowały. Chyba trzeba bić dziada. Ale ciekawe jest to, że jesteśmy właśnie w tym, Boże. Czemu nam broń padła? Ciekawe. Ciekawe, broń nam padła, nie wiem czemu do końca. Nie do końca rozumiem, czemu zabrakło nam energii, czy co? Czy po prostu nam wyłączyli tą broń? Chyba prawdopodobnie wyłączyli bronią którąś. Podejrzewam, że to jest bardzo prawdopodobne w tym wypadku. Chyba to strzelimy im teraz osłonki, żeby zbytnio się nie zregenerowali. Albo może lepiej dalej broń, żeby dalej do nas nie strzelali przypadkiem. Żeby mi się to po prostu odwidziało. A, bo nie mam rakiet! No tak, no w sumie ma to sens. Ma to w sumie sens, że nie mam rakiet. Ma to jakiś tam nawet niemały sens w sumie, że mi się rakiety skończyły. No tak. Podejrzewam, że raczej... O, znowu mnie zaatakowali dziady. Dobra, bij się. Husarka, bij się. Bij i zabij. A faktycznie jeden strzał i po nich, mógłbym tak rzec. Dwa celne strzały i ich nie ma po prostu. Jak mówiłem, dwa celne strzały i ich nie ma. No no i troszeczkę pieniążków zarobiliśmy. I 5 punktów zdrowia nam naprawili, super. I w sumie nic tu kupić nie możemy. W sumie moglibyśmy w teorii sprzedać Artemis, wtedy byśmy mieli 39 jednostek. Ale to nam w sumie dużo nie da. To nam w sumie dużo nie da. Tu też na nic nas nie stać. Zabraknie nam ociupinkę. Przydałoby się w sumie rakiety, nie? A naprawmy cały statek i kupmy dwie rakiety. Mówi się trudno. Może to przeżyjemy, może nie. Aha, bo tu jeszcze ten koleś był, Boże. Bił się z nami. Tak jest, druga strona, ale na tej drugiej stronie też na nic nie stać. Dobra, distress. Ktoś potrzebuje naszej pomocy. Niezwłocznej pomocy. Dochodzą nas właśnie głosy z pobliskiego księżyca, że coś tam się dzieje. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Znajdujemy mężczyznę żyjącego w jaskini. Wygląda na to, że dużo tu lat już był, wnioskując po jego rozbitym statku. Wygląda na zdrowego, ale jego stan mentalny jest najmniej wątpliwy. Zaprowadźmy go w sumie do nas i mu pomóżmy. Co się stanie? Wygląda na to, że chyba nie da rady dotrzeć. Aha. Nie, chyba nie przeżył. No trudno. No mówi się tak zwane trudno. Wow, dobra, spierdzielamy stąd. O kuźwa, zaraz. Houston, stąd nie możemy nigdzie polecieć. Shit. Mam złe przeczucie. Dobra, spierdzielamy, bo zaraz będzie nieciekawie. Dużego wyboru nie mamy, trzeba lecieć przez mgławicę niestety. No i tak oczywiście mgławicy nas atakują. Bo zaatakujmy statek, a co nam w sumie szkodzi? Bo zaatakujmy jego w sumie... uzbrojenie? Co on ma? On ma chyba laser, mi się wydaje. A czy laser się przebija przez osłonę? Nie wiem, zaraz... Ale on ma jeszcze drona. Kuźwa, on ma jeszcze drona. Ja pitole. To niedobrze. Aha, dron też się w sumie nie przebija przez... przez naszą osłonę. Dobra, no i to byłoby na tyle w sumie. Jeżeli chodzi o jego broń, zniszczmy jeszcze mu pancerz, nie pancerz, osłonę i będziemy mieć z nim spokój. Dokładnie. O, trochę osłona mu jebła, ale tylko naciskiem na trochę. Na szczęście, jak mówiłem, laser nie jest w stanie przebić się przez osłonę, więc w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze byłoby mu też napęd zniszczyć, bo zaraz nam jeszcze ucieknie i będzie lipa, nie? Wtedy będzie naprawdę lipa, bo zacznie doganiać nas bardziej. Flota rebeliantów. Dobra. Trochę go tam uszkodziliśmy.
Jeszcze kilka strzałów i będziemy mogli się z tym panem pożegnać. Oferują mi poddanie się. 14 pieniążków. Dwie rakiety. Nie ma, rebelianckie ścierwo. Nie ma tak dobrze. A, tak jak mówiłem. A, to jest laser, to on... Oni nie są w stanie nam w tym momencie kompletnie nic w tym momencie zrobić, więc w sumie nie ma co się specjalnie nimi przejmować. Pa, pa. Zyskaliśmy w sumie więcej. 25 złotka. Metalku. Może jakiś w ogóle geniusz czat. Jakaś nowa emota została dodana, która niekoniecznie dobrze działa niestety, bo ten... Nie wiem, coś mi w ogóle... To jest... Ja bym prosił o niedodawanie... Jezu, jakie mózgi. Dobrze, że tego nie widzi. Dobrze, że tego nie widać. No. Dobra, uciekamy stąd i uciekamy do Distress Cola. A sprawdźmy, co ktoś tu potrzebuje pomocy. Właśnie trochę paliwo nam się kończy. Ważna uwaga. Bla, bla, bla. A, możemy ich poprowadzić do najbliższego posterunku jakiegoś. Dobra. Quest marker dodany. No dobra. I gdzie mamy lecieć? Nie wiem, ale trzeba stąd spierdzielać i pieprz rośnie. Kończy mi się w ogóle paliwo. To niedobrze. No cztery skoki mi starczy. Aktualnie w sumie trzy tak naprawdę. Dobra, tu niczego w sumie nie ma. Skaczem dalej. O, znowu mnie atakują. Nie, znowu mnie atakują. Dobra, wszyscy do działu medycznego. Ja tu ich zaraz wywietrzę. Ja tu ich kuźwa zaraz wywietrzę. Tak ich przewietrzę, że ich własna rodzona matka nie pozna. No tak jak myślałem, są tutaj. Oni nam w sumie nic zbyt nie będą mogli zrobić zaraz. Dobra, ich tu zaraz ładnie się przewietrzą, nic w sumie nie zrobią. Aha, atakują teraz osłony, ale to nie szkodzi. A, tylko czemu tu osłony atakują? To jest dobre pytanie. Dobra, niech wszystko się przewietrzy poza działem medycznym w sumie. Prawdę mówiąc, to wydaje mi się najlepszy pomysł. No, no i błagam. My jesteśmy w dziale medycznym i się ciągle leczymy, to jesteśmy nieśmiertelni. Więc szczerze mówiąc, z pytaniem tym musimy się przejmować. No i to by było na tyle. Tylko trochę nam tarcze padły. Naciskiem na trochę. Trzeba by trochę ponaprawiać ten na statek. Warto zauważyć. Dobra, husarz na pilota. Skyref na osłonę. Nupert na silnik. Tak, nieśmiertelność. Moskit odkrył boskość. Coś w ten deseń. Dobra, zaskakująco póki co wszyscy żyją. Żyją, żaden ani żadna nie umarła. Wydaje mi się, że to można uznać za sukces. I ten odcinek, to nagranie możemy uznać za zakończone. Wrócimy już wkrótce. A tymczasem zapraszam was częściej na live'y. Mam nadzieję, że taka forma nagrywania na tubę bardzo luźnego, ogólnie przypada wam do gustu, macie przynajmniej co oglądać. Coś się ogólnie dzieje. Mam nadzieję, że te czaty też, no nie wiem, czy na razie zostaną te u góry czaty. Czy one zostaną, czy nie zostaną, pożyjemy, zobaczymy. Tak czy siak, to wszystko było nagrywane na żywo, nieprofesjonalnie, po mojemu, po moskiciemu. No. Do zobaczenia i widzimy się na hitboxie. Pa, pa!